Witajcie w drugim odcinku karoserii, która poświęcona jest w całości Mazdzie CX-60. Zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka, dzisiaj skupimy się na wrażeniach z jazdy naszym nowym flagowym SUV-em. Mateusz? Gotowy. Gotowy do jazdy. To ruszamy. Przejechaliśmy już kilka kilometrów. Mateusz zdążył się zapoznać i zaznajomić się z nową Mazdą CX-60. Pierwsze Twoje wrażenia po wejściu do tego samochodu i po zrobieniu tych kilku kilometrów? Pierwsze wrażenie było takie, że jest wygodnie, dobrze widać drogę, no i jest cicho, ponieważ w pierwszej kolejności włącza się silnik elektryczny. No i czwartym elementem, który zwrócił moją uwagę, to jest zdecydowanie przyspieszenie, bo to, co mamy na papierze, jest też w rzeczywistości. No, do tego przyspieszenia zaraz przejdziemy, bo mamy dostępnych jest właściwie 5 trybów jazdy i to jest pierwszy samochód Mazdy, który ma takie możliwości różnych konfiguracji tego napędu. W tej chwili jedziemy w trybie normal. Powiedz, czym on się charakteryzuje. To jest tryb, w którym samochód sam decyduje o najlepszym rozłożeniu energii elektrycznej i sam decyduje, kiedy przełączyć się na tryb spalinowy, czy też żeby te dwa światy działały jednocześnie. Czyli silnik spalinowy i elektryczny, tutaj zarządzanie jest, nazwijmy to, automatyczne. Ja teraz przełączę Ci tryb na sportowy i powiedz, co widzisz i co czujesz. No tak, zmieniła się na pewno grafika na cyfrowych zegarach. Zrobiło się bardzo czerwono, sportowo, zachęca do tego, żeby jechać szybciej. Wydaje mi się, że było czuć lekko dołączenie silnika spalinowego, ale to naprawdę lekko wyczuwalne. No i zdecydowanie teraz jak o. Daj. Wcisnę mocniej. Daj. Na to czekamy. No tak. A już jesteśmy przy prędkościach zbliżonych do granicznych, żeby nie stracić prawa jazdy. I to był taki moment. Rzeczywiście w trybie sportowym mamy cały czas pracujący silnik spalinowy, elektryczny go wspomaga, czyli mamy tę łączną moc systemową 327 koni mechanicznych i taki charakterystyczny dźwięk, brzmienie tego silnika wyraźnie czujemy, że jedziemy rzeczywiście w trybie, który jest bardzo dynamiczny i zachęca wręcz do mocniejszego wciśnięcia gazu. A na drugim końcu skali, to teraz uwaga, dwa w dół, tym naszym selektorem MI Drive, mamy tryb elektryczny. I jedziemy teraz 60 km na godzinę. Ja zacząłem szeptać, nie wiadomo zgodnie dlaczego. Zgodnie z przepisami. Tak. No, zacząłeś szeptać, bo jest cicho, jest bo cicho. Nic nie słychać lekko z zewnątrz. Wiatru, to prawda. No i od razu spalanie zeszło do zera, oczywiście. Pojawiło się zużycie energii na poziomie około 10 w tej chwili chyba, kilowatogodzin. No tak, jedziemy na samym prądzie. Tak, jedziemy na samym prądzie i te tryby można sobie swobodnie wybierać. Mamy jeszcze jeden tryb, który nazywa się off-road. I znowu, inna grafika zegarów, pojawia się znowu obrotomierz, słychać troszeczkę silnik spalinowy gdzieś tam w tle. Natomiast jest to tryb, który służy do tego, żebyśmy poruszali się gdzieś po nieutwardzonych drogach i lepiej przygotowuje układ napędowy do tego, żeby sobie radził właśnie z takimi grząskimi jakimiś okolicznościami. Jest jeszcze tryb towing, którego nie mamy dzisiaj, dlatego że nie mamy tu zamontowanego haka holowniczego, ale ten tryb z kolei ułatwia, umożliwia bardziej bezpieczne holowanie przyczepy. I to jest takie rozwiązanie, które można wykorzystać po dołożeniu haka holowniczego. A to, w jakim jedziemy też trybie, widać na ekranie systemu Mazda Connect, który jest też dużym ekranem, 12,3 cala. I co teraz widzimy? Na ekranie Mazda Connect widzimy teraz przepływ energii, co oznacza, że no jedziemy w trybie elektrycznym i system pokazuje nam, że energia zmagazynowana w baterii przekazywana jest do silnika elektrycznego, a z niego podawany jest moment obrotowy na tylną oś. Teraz włączam tryb sport i co się dzieje? Włącza się. Pojawił się silnik spalinowy i z niego również dochodzi nam z jednej strony moment obrotowy na tylną oś, a dodatkowo
doładowywana jest też bateria. No właśnie, bo tu mamy też taką funkcję, w której możemy sami zaprogramować doładowywanie akumulatora w czasie jazdy, tak żebyśmy docierając gdzieś docelowo mogli mieć jeszcze zapas energii elektrycznej, żeby móc się poruszać dalej w strefie bezemisyjnej. 327 koni mechanicznych mocy maksymalnej, 500 Nm, 0 do 100 na godzinę w 5,8 sekundy, 200 km na godzinę prędkości maksymalnej, ale też bardzo niskie zużycie paliwa. Tak. No, katalog mówi 1,5 litra na 100 km, no i to jest rzeczywiście spalanie, które osiągniemy przy w pełni naładowanej baterii przez te pierwsze, powiedzmy, 100 km. Natomiast gdybyśmy wyruszyli w dłuższą podróż bez zamiaru doładowywania baterii z zewnętrznego źródła, no to pewnie wtedy możemy mówić o spalaniu na poziomie 8-9 litrów na 100 km. Czyli w tym takim trybie hybrydowym, bo ten samochód, nawet jak wyczerpiemy akumulator do zera, to tak naprawdę nigdy nie pozwoli nam na to, żebyśmy wydrenowali te baterie do końca. On zawsze zachowa pewien margines tego akumulatora, żebyśmy właśnie resztki tej energii elektrycznej wykorzystywali do tego mocnego przyspieszenia, a przy okazji zwalniania hamowania odzyskiwali tę energię i wykorzystując rekuperację magazynowali ją w akumulatorze i dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie, czy właściwie system jest w stanie zarządzać w tym sposób bardzo aktywny. Kolorowy head-up przed Tobą, 3 razy większy niż w Trójce i w CX-30. To prawda. I od razu widać, że jest większy. Odczyt wszystkich parametrów, które się na nim pojawiają, jest łatwiejszy. No i te trzy zestawy wskaźników, czyli cyfrowe zegary, Mazda Connect i head-up na szybie, no powodują, że ja niczego więcej nie potrzebuję, bo ja widzę, z jaką prędkością jadę, mogę kątem oka podejrzeć to, co wyświetla się właśnie na ekranie Mazda Connect, więc na przykład mapę nawigacji, a dodatkowo mam informację o tym na cyfrowych zegarach, ile pozostało mi energii i paliwa, jaki zasięg mi pozostał, więc to jest takie bezproblemowa obsługa wszystkich najważniejszych parametrów. Head-up to komfort, ale też bezpieczeństwo. W ramach bezpieczeństwa mamy jeszcze dodatkowe poduszki powietrzne, bo oczywiście oprócz tego standardowego kompletu mamy tutaj poduszki centralne, które zapobiegają zderzeniu się nas, w razie gdybyśmy mieli jakieś uderzenie boczne. Są też poduszki dla pasażerów, boczne poduszki dla pasażerów drugiego rzędu. Ja mam poduszkę kolanową. Tak, jest jeszcze poduszka kolanowa. Jest też rozszerzona funkcjonalność systemu Blind Spot Monitoring. Tak, ponieważ oprócz dotychczasowej funkcji on teraz po zatrzymaniu pojazdu na parkingu podpowie nam, gdybyśmy chcieli otworzyć drzwi, a akurat znajdowałby się tam inny użytkownik ruchu, czyli samochód, rowerzysta, pieszy, system powiadomi nas, żeby chwilę zaczekać i upewnić się, czy na pewno już nic więcej nie jedzie, nie przechodzi tamtędy. No i jeszcze powiedzmy parę słów na temat rozwiązań związanych z komfortem. Nie wiem jak dla Ciebie, dla mnie dwa bardzo ważne. Jeden tu widać. Jedną rzecz nad naszymi głowami, czyli panoramiczny dach, który nie tylko wpuszcza dużo światła do środka, ale też pozwala na wpuszczenie świeżego powietrza. Troszkę nam teraz będzie szumić. To jest chyba najgłośniejsza rzecz, jaka jest w tym samochodzie teraz. Prawda? Aczkolwiek druga najgłośniejsza. Właśnie, bo chciałem, żebyś teraz powiedział parę słów na tej drugiej, która jak może być powiedziałeś najgłośniejsza. Powiedziałeś o najgłośniejszej rzeczy, to od razu przyszedł mi do głowy zestaw Bose. W tej wersji mamy zestaw Bose z 12 głośnikami, czyli między innymi znajduje się tam subwoofer w bagażniku. No i dodatkowo też te głośniki niskotonowe tutaj w przedniej części nadwozia, które pięknie generują bas, który roznosi się po całej kabinie, więc ten system Bose, który znajdziemy też w innych modelach, przy tak dużej przestrzeni wewnątrz Mazdy CX-60 tworzy nam piękną scenę akustyczną. Mówiąc krótko, jeśli podsumujemy elementy zarówno wyposażenia po stronie bezpieczeństwa, jak i komfortu, ale też te wszystkie parametry techniczne, osiągi, możliwości tego samochodu, to tak naprawdę mamy do czynienia z modelem kompletnym. Zdecydowanie tak. To ja mam taką prośbę, bo bardzo mi się nie podoba, że on nas wyprzedził. Ja Ci przełączę na sport, weź trochę przyciśnij.